Tu jest problem. Jeżeli śmigłowiec Kamów z odległości 9 km jest w stanie zniszczyć czołg, czołg nie jest w stanie w ogóle oddziaływać. Ani z Gromu, ani z Pioruna, ani z innego zestawu naramiennego tego śmigłowca z takiego dystansu nie zestrzelimy. To są inne parametry. Tu brakuje po prostu panowania w powietrzu, wsparcia z powietrza. Dzień dobry, witam Państwa w poniedziałek, jak zawsze z serca redakcji Super Ekspresu. Ja się nazywam Jan Złotorowicz i to jest mój raport. Jak widzicie, dzisiaj w studiu dał się namówić na przyjazd jeden z moich, ale przede wszystkim Państwa ulubionych ekspertów w dziedzinie wojskowości, major Arkadiusz Kubs, były komandor. Dzień dobry, witamy nie tylko teoretyk, ale i co zawsze podkreślamy, praktyk sztuki wojennej. Daliśmy sobie trochę czasu, tak, żeby ochłonąć. Rozmawialiśmy też już od paru dni, staraliśmy się zrozumieć, co się dzieje. No bo oczywiście, no czekaliśmy na wielką ukraińską kontrofensywę. Ja, wiadomo, ja laik, liczyłem, że ona się odbędzie tak jak latem zeszłego roku w Charkowie, gdzie po prostu weszli w tych ruskich jak gorący nóż w masło. Tymczasem póki co mamy, tak przynajmniej z mojego punktu widzenia wygląda, raczej niemrawe walki na kilku punktach frontu, żadnych znaczących przełamań. To jest ta kontrofensywa, czy jej nie ma? To znaczy, w moim odczuciu kontrofensywy jeszcze nie ma. Tak naprawdę to, co dzieje się teraz, nie nazywam tego rozpoznanie bojem, ale to jest takie macanie. Popatrzmy, że Ukraińcy ruszyli na pięciu kierunkach, ale tej szerokiej kontrofensywy nie ma. Po pierwsze tak, oni nie mają sił i środków. Z tych 12 brygad, które uzbroili sprzęt zachodni, użyli dwie brygady. Użyto dwóch brygad i te straty są dość duże, przy czym tam, no powiedzmy sobie szczerze, że może nie tyle, że nie docenili Rosjan, ale musimy zrozumieć jedną rzecz. Rosjanie przez praktycznie rok wkopywali się w ziemię. Oni mieli doskonałe masę czasu, masę sprzętu, mieli przerwy, mówiąc krótko, w walce, żeby spokojnie sobie przygotować rubieże obrony, które ciągną się przez wiele kilometrów. I dzisiaj próba szerokiej kontrofensywy jest skazana na ogromne niepowodzenie. Zresztą to było do przewidzenia. Gdzie uderzą Ukraińcy? Ja bym się z tym jeszcze wstrzymał. Mówi się też, że Ukraina teraz jeszcze bardziej zwolniła tempo, żeby porządkować szyki, być może wyciągnąć pewne wnioski, ale obawiam się, że po pierwsze to już nie jest to samo wojsko rosyjskie, które było rok temu. Docierają do nas informacje tylko z jednej strony, ale patrząc na straty Ukraińców, którzy popełniają pewne błędy, bo jeżeli pchamy się przez pole minowe, opierając się tylko na trałach, gdzie nie stosujemy ani zasłon dymnych, ani nie stosujemy wydłużonych ładunków wybuchowych, które służą głównie do tego, żeby przejść przez te pola minowe, to niestety te straty będą duże. Tym bardziej, że jak powiedziałem, te pola minowe są układane na okrągło. Część z nich już zarosła, tego nie widać po prostu. I myślę, że to, co się jeszcze teraz wydarzy, może być dla nas ogromnym zaskoczeniem, bo te straty być może będą dużo, dużo większe. Czekanie na wsparcie powietrzne, bo mówimy, że Ukraińcy nie mają samolotów, to nie tak do końca. Te samoloty wszystkiego nie rozwiążą. Poza tym, jeżeli mówimy, że Ukraińcy dostali sprzęt zachodni, to przypominam, że było bardzo mało czasu, żeby ten sprzęt opanować. Opanowanie czołgu to nie jest tylko kwestia jazdy, kwestia umiejętności strzelania, to jest zgranie zespołów, to jest cała logistyka tego wszystkiego. A patrząc na zakres uzbrojenia Ukraińców, to spektrum jest przeogromne. Tak, też wielu ludzi do tej pory zwraca uwagę, że to jest w ogóle coś niesamowitego i dowód na genialność ukraińskiej armii, że są w stanie zebrać tak wiele różnych systemów i postsowieckich, i innych, i natowskich, jakoś to w spójną całość połączyć. Ale teraz jak się patrzy na ich działania na froncie, tak jak pan mówił, mamy takie macanie i okej. No oni atakują, żebyście państwo dobrze wiedzieli, o czym rozmawiamy. Rozmawiamy o tym, że no, oczywiście na różnych kierunkach jest różnie, ale między innymi wybrałem, jako pan mnie pewnie poprawi, ale mnie bardzo zainteresowało to, co się dzieje w tym kierunku tak zwanym zaporowskim. Tak. Bo ja cały czas kibicuję Ukrainie, mam nadzieję, bo jakby, jeśli dobrze rozumiem, idea jest taka, gdyby miało coś się udać w kierunku zaporowskim, no to dochodzimy do Morza Azowskiego, odcinamy Ruskich od Krymu i mamy wielki sukces. Ale
tam są aż trzy gigantyczne, ufortyfikowane linie obronne. Wiadomo, jak się atakuje umocnionego przeciwnika, no Rosjanie się z tym choćby w Bachmucie męczyli kilkanaście miesięcy. Trzeba mieć przewagę w sprzęcie, trzeba mieć przewagę w ludziach. Różne podręczniki mówią, kiedyś się mówiło 3-5, dzisiaj się już mówi nawet 5-1. Tak. Po pierwsze, Ukraińcy no, nie mają takiej przewagi ani ludzkiej, ani sprzętowej, a mimo tego prą. I wiadomo, jak się atakuje umocnionego przeciwnika, będą straty, ale to, co niepokoi, to, że tracą ten najcenniejszy sprzęt. Tak. Bradleje i Leopardy. Tak. Jak patrzę się w ogóle na to spektrum, które dotarło na Ukrainę, to popatrzmy, co oni dostali. Mówimy o tym spektrum, więc obsłużenie tego logistycznie to też wymaga ogromnych umiejętności, bo ta logistyka jest rozbudowana, bo mamy Challengery, mamy Leopardy w dwóch różnych wersjach, mamy jedynki i dwójki, mamy czołgi tutaj jeszcze postsowieckie. Ten sprzęt tak naprawdę tam dotarł. Są Abramsy, to wszystko trzeba obsłużyć. Poza tym, nie wiem, czy każdy zdaje sprawę, już nie mówię o kosztach, ale o walorach eksploatacyjnych, bo jeżeli czołg wystrzela 1500 pocisków, to tak naprawdę jego lufa nadaje się do wymiany, do regeneracji. Armata Chobica wystrzeli 5000 strzałów i trzeba by im wymienić lufę, bo niestety ona nie trzyma swoich właściwości. Abrams po przejechaniu 3,5 tysiąca kilometrów musi mieć wymieniane gąsienice. To wszystko są koszty, to wszystko są pieniądze, to wszystko też jest czas i to wszystko trzeba zgrać, zaopatrzyć. Poza tym popatrzmy nawet na zaopatrzenie w amunicję. Inną armatę ma Leopard 1, inną armatę ma Leopard 2, inną armatę ma Challenger. To wszystko jest różny kaliber, różne zaopatrzenie i inne. To jest naprawdę ogromne wyzwanie logistyczne. Kolejna rzecz. Było mało czasu. I to, że było mało czasu, a z drugiej strony są Rosjanie, którzy przez rok tak naprawdę się przygotowali do obrony, to jest ogromne wyzwanie, przy którym Ukraińcy muszą stanąć. I czy to, że dostaną samoloty, czy coś zmieni? Myślę, że to dużo nie zmieni. Samoloty, bo to już zaczynamy, to jest coś, co sobie zostawimy na dalszą część naszej rozmowy, bo to już będziemy bardziej w konkluzji. Jeszcze chciałbym, żebyśmy się pochylili na bieżącej sytuacji. Oczywiście, no nie będziemy teraz analizować punkt po punkcie, gdzie która wieść, zwłaszcza, że to się zmienia. Ale tak patrząc ogólnie, tak jak pan powiedział, i pytanie, czy to dobrze, czy to źle? Na razie z tych 12 brygad tak naprawdę dwie. Tak. Poszły. I te dwie poszły na gigantyczne straty. Znaczy rosyjskie kanały społecznościowe są już po prostu zalewane filmikami, gdzie ruskie się pokazują, jak to niszczą Leopardy dwójki. I to no bo niszczą, muszą i mówić, to niszczą bardzo skutecznie. I helikoptery K-52, i drony Lancet 3 rozwalają im te... Ja jeszcze w zeszłym tygodniu były takie już niepokojące dane, że nawet 15-20% Leopardów już poszło na straty. Panie rektorze, pierwsza rzecz. To nie jest tak, że Leopard, Abrams, że to są czołgi niezniszczalne. To, że żyjemy opowieściami, że w czasie pustynnej burzy ten Challenger dostał 20 razy trafiony i on sobie poradził, to jest prawda. Tam był też inny przeciwnik. Jeżeli patrzymy na historię wojskowości, historię uzbrojenia, przypominam, że jeszcze 10 lat temu, 8 lat temu, Brytyjczycy w ogóle chcieli się wycofać z czołgów, jako stwierdzić, że czołg jest bronią przestarzałą i sobie nie radzi. Ale dlaczego sobie nie radzi? Właśnie w konfrontacji ze śmigłowcami przeciwpancernymi. I dzisiaj, jeżeli te śmigłowce przeciwpancerne czują się swobodnie w powietrzu, bo nie mają przeciwnika, bo czołg sobie nie poradzi w ogóle ze śmigłowcem, co wynika z zasięgów, z możliwości i tak dalej, to trzeba pomyśleć, co z tym Fantem zrobić. Tu są potrzebne skrzydła, albo są potrzebne śmigłowce przeciwpancerne, które będą zwalczać tamte, albo będą potrzebne myśliwce, które będą te śmigłowce zwalczać. I tu jest ta luka, którą Rosjanie doskonale wykorzystali. Teraz jeżeli z kolei mówimy o tych pięciu kierunkach, bo oni na tych pięciu kierunkach zaczynają tam dłubać i łupać, to nie jest tak, że oni są w stanie na tych pięciu kierunkach ruszyć. Myślę, że jeżeli cokolwiek się wydarzy, to ruszy jeden kierunek. Bo zrozummy jedną rzecz, żeby dokonać przełamania tej prawdziwej kontrofensywie, to trzeba wyrąbać sobie ten kanał, wpuścić tą masę czołgów, masę wojska, które będą jednocześnie wspierane z powietrza, z góry, dronami, samolotami. Wcześniej artyleria wyrąbi im korytarz, żeby wejść na tyły. Jeżeli wejdą na tyły, wojsk rosyjski mogą sobie poradzić. A to, że Rosjanie robią wszystko, bo popatrzmy, co stało się z tamą wodną,
Zresztą to samo zrobił Stalin w 1941 roku. Tą samą tamę... Tą samą tamę wywalili. Najpierw zniszczyli generatory, bo zatarli je, te generatory, a później tą tamę wysadzili. Notabene potopili jeszcze swoje wojsko, ale tam się nigdy tym czynnikiem ludzkim nie przyjmował. Zresztą tak samo jak teraz w Rosji. Tak to wygląda. I tych strat tej walki tak naprawdę na wszystko będzie dużo więcej. Bo być może za chwilę okaże się, że będzie jakaś tragedia w jakiejś fabryce chemicznej, że coś się wyleje. Już tam się mówi, że w Morzu Czarnym czy Azowskim pojawiły się jakieś dziwne plamy chemiczne. To jest walka na śmierć i życie. I Rosjanie zrobią wszystko, dosłownie wszystko, żeby tych Ukraińców zatrzymać. A z drugiej strony stoi naród, który jest niesamowicie zdesperowany, który chce odzyskać swoje tereny i też robi wszystko. I patrząc na to wszystko, niestety obawiam się, bo byłem optymistą. Ja wierzyłem, że w miesiącu listopadzie dojdzie do pewnego rodzaju przesilenia. Nie wierzyłem w to, że Ukraina wyzwoli wszystko, bo myślałem, że wyzwoli część swoich obszarów. Być może bez Krymu raczej, ale myślałem, że dojdzie do pewnego rodzaju negocjacji, gdzie ludzie usiądą, no bo obydwie strony to są bokserzy, którzy naprawdę dają sobie mocno po czubie. I usiądą do tych stołów i zaczną rozmawiać. Być może liczyłem na to, że będzie jakaś linia demarkacyjna, że to po prostu będzie konflikt zamrożony przez 10 lat. Ale patrząc na to, co dzieje się teraz, to będzie trwało bardzo długo. Bo Rosjanie też wyciągnęli wnioski. To nie jest to wojsko sprzed roku. To jest wojsko, które tak naprawdę zaczyna inaczej działać. Oni podchodzą, powiem tak, wyciągnęli wnioski. I możemy mówić o tym, że nie mają najnowocześniejszego sprzętu. Ale czy to będzie czołg z grupy T-7, czy T-6, czy T-8, jakikolwiek on by nie był, jeżeli nawet nie będzie miał wysokiego poziomu termowizji, noktowizji i tak dalej, oni sobie będą radzić. Bo ten potencjał, który ma Rosja, niestety jest ogromny. I możemy mówić o takim, czy o innym, powiedzmy, upadku ducha bojowego, że Rosjanie uciekają z frontu, bo nie chcą ginąć. Ale to już przebieraliśmy w historii. Ta wojna niestety będzie się toczyć. I problemem tak naprawdę jest to, że chyba nikt nie widzi końca tego wszystkiego. Właśnie, ja tak słucham tego i się zastanawiam, bo jeszcze parę miesięcy temu wierzyłem bardzo mocno, że Ukraińcom uda się takiego łupnia spuścić podczas tej kontrofensywy, że się po prostu załamie morale rosyjskie, zaczną uciekać i odzyskają bardzo dużo terenu i wtedy będą mogli wygodnie usiąść do rozmów, no bo będą ten teren kontrolowali, będą jakby wiedzieli ten. Natomiast wiele wskazuje na to, że nie pójdzie wcale tak łatwo, chyba że, wracam do tego, o czym pan mówił, z 12 brygad na razie puścili de facto na zniszczenie dwie. Być może właśnie szukają tego punktu, trzymają te 10 w odwodzie i znajdą w końcu ten punkt, bo rzeczywiście dochodzą do nas głosy. Wall Street Journal teraz przeprowadził rozmowy z kilkoma jeńcami wyłapanymi na froncie przez ukraińskie wojsko, że morale rosyjskie jest fatalne, że naprawdę niewiele trzeba, żeby się załamali i zaczęli uciekać. Bo problem, myślę, że problemem rosyjskiego żołnierza jest sposób dowodzenia, ale tam tak zawsze było. Przypominam okres II wojny światowej, że z tyłu szło NKWD i odstrzeliwał tych, którzy szli za wodę. Teraz jest dokładnie tak samo. Będzie to samo. Druga sprawa, myślę, że to jest jeszcze kwestia pewnego rodzaju możliwości finansowych, bo Rosja ma pieniądze. Rosja będzie płacić. Rosja będzie płacić swoim ludziom, będzie płacić rodzinom za tych, którzy zginęli. Bo tak to po prostu wygląda. Poza tym myślę, że w tej społeczności rosyjskiej, nieważne czy to jest Rosjanie, czy to jest mieszkaniec innego regionu, jest wiara w Wielką Rosję. Nieważne, że tam jest bieda, że nie ma co jeść, ale to jest Wielka Rosja. I to wtłoczone jest w głowę od pokoleń. I myślę, że oni zrobią wszystko tak naprawdę, bo tak jak powiedziałem, zawsze mówię, oni żyją w pewnego rodzaju określonej bańce. Tylko jest teraz kwestia jednej istotnej rzeczy. Jeżeli porównamy potencjał Rosji ludnościowy, wiadomo jaki jest, porównamy potencjał gospodarczy, jakby on nie patrzeć i możemy mówić tu o sankcjach, one owszem, w jakimś układzie ograniczają gospodarkę, zbrojenie i tak dalej, ale przecież firmy zachodnie niektóre współpracują. Przypominam, że jeszcze nie tak dawno, po 2014 roku, Francuzi sprzedawali promy desantowe
Rosjanom. Była wielka awantura o to. Przypominam, że w rosyjskich czołgach jest francuska termowizja, bo to są biznesy. To są biznesy niemieckie, biznesy francuskie, inne i tak dalej. I to się będzie dalej kręcić. I ta Rosja z punktu widzenia gospodarczego sobie poradzi. Poza tym ona nie toczy wojny u siebie. To Ukraina ma wojnę u siebie. Tu u niej giną na miejscu ludzie. Każde wyłączenie prądu, każdy atak lotniczy to są straty gospodarki. To są straty też moralne. To jest tak naprawdę to jest uderzenie w morale społeczeństwa. I tu jest problem, czy to wszystko wytrzyma. Poza tym finansowanie wojny, bo jeżeli jeden pocisk Excalibur kosztuje 80 tysięcy dolarów, to jest tylko jeden pocisk do armata haubicy. To są ogromne pieniądze. Czołg kosztuje od 5 do 8 milionów dolarów. Skąd tak, na to pieniądze? I my się cieszymy, że sankcje ograniczają możliwości rosyjskiej gospodarki na uzupełnianie sprzętu, ale problem jest też po drugiej stronie, czy Europa Zachodnia nie jest objęta żadnymi sankcjami, tylko tutaj sprzętu też brakuje z prostej przyczyny. Przed wojną produkowaliśmy go zdecydowanie za mało. Mieliśmy go zdecydowanie za mało. Panie redaktorze, mówimy o tym, Europa ja tylko przypomnę. Przespała 25 lat. Ja pamiętam taką historię w Wojsku Polskim, kiedy jeszcze pracowałem, kiedy, nie będę już mówił za którego ministra, a kiedy po prostu cięto wszystko. Gdzie były oszczędności? W wojsku. I to wychodziło z tego, że tak to wygląda, a nie dziś. Dzisiaj popatrzmy na Bundeswehrę. Bundeswehra nie ma sprzętu, Bundeswehra nie ma czołgu, Bundeswehra nie ma niczego. Francja, z tego względu, że ma jeszcze kolonie, od czasu do czasu musi gdzieś tam zainterweniować, ma jakąś tam armię ekspedycyjną, ale to też nie są wielkie ilości. Brytyjczycy też na jakimś układzie są wyspą, mają swoje... Ja przypomnę, Brytyjczycy na szybko zrobili ostatnio raport a propos swoich zdolności obronnych właśnie w świetle tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą i wyszło im, że na chwilę obecną nie są w stanie obronić tych wysepek, na których są. Po prostu nie są w stanie obronić sami siebie. No, popatrzmy dalej. Kiedy powstało konsorcjum budowy nowego euroczołgu? Chyba z 10 lat temu, kiedy Francja, Niemcy i Włochy podpisały, chyba i Hiszpania, później weszła, podpisały umowę na budowę nowego czołgu następcy Leoparda. I minęło te lat i praktycznie skończy się tak jak wcześniej, że Francuzi zrobili swój czołg, czyli zrobili Leclerca, Niemcy zostali przy Leopardzie, Włosi poszli swoją drogą. To są problemy tak naprawdę. Ile lat buduje się wspólne samolot i tak dalej, i tak dalej. Po prostu Europa przespała pewne czasy. Potem Europa to jest taka, moim odczuciem Europa to jest taka stara panna, której się już niczego nie chce, teraz żyć w ciszy i w spokoju. Polska żyje na pierwszej rubieży. To tutaj tak naprawdę dzieje się wszystko. My jesteśmy największym krajem tranzytowym. My jesteśmy krajem, który przyjął największą liczbę Ukraińców. My tak naprawdę wspieramy tę wojnę najbliżej i ona jest największym zagrożeniem. Oczywiście jest Litwa, Estonia i tak dalej. I tutaj tak naprawdę to wszystko się krzyżuje. Dzisiaj stwierdzamy, że też przespaliśmy 25 lat. Co zrobić dalej? Problemem to nie jest zakup czołgów i to nie jest kwestia sprzętu, który się kupuje na zasadzie, że wchodzę do hipermarketu i kupuję. Bo jak patrzy się na to, co dzieje się na świecie, to wszystko, co się dzieje, trzeba mieć u siebie. Bo nie jest żadnym sukcesem. Pamiętam chyba 6 czy 7 lat temu wielki sukces, kiedy usłyszałem z ust pana ministra, że kupiliśmy 20 wyrzutnych HIMARS, w tym 18 bojowych i 300 rakiet. To są tak naprawdę dwie salwy. Dzisiaj kupujemy 500 wyrzutni HIMARS. Więc popatrzmy na to, co się wydarzyło i jaka jest skala tego wszystkiego. I jeżeli dzisiaj mówimy, że mamy stworzyć 300-tysięczną armię, to naprawdę będzie ciężkim wyzwaniem. Nie sprzętowym. Nie. Największym problemem będzie znaleźć dosłownie te 300 tysięcy ludzi. Ludzi. Ale to, bo tu zaczęliśmy już... Przepraszam. Nie, bo są wszystko cenne rzeczy, ale zostańmy jeszcze na chwilę na tym, bo rozmawiamy o tym wszystkim dlatego, że trwa ta wojna, dzieje się na tym froncie. Dzieje się wiele niepokojących rzeczy. Ale jak szukam jakiś, może desperacko, nie wiem, czy pan mnie naprostuje, czy też nie, ale jak szukam jakichś sygnałów pozytywnych, to tak. To znajduję na przykład takie. Przed kontrofensywą słyszałem tak. To będzie ostatnia ukraińska ofensywa. Więcej sprzętu nie dostaną, uzupełnień nie będzie. Już po kilku dniach, jak wyszło na to, że stracili w kilka dni walki, nie wiem, 15% Bradleyów, Amerykanie od razu powiedzieli, nie ma problemu, już organizujemy nowe Bradleye. Tak. Czyli jednak wychodzi na to, że Zachód widzi, że to nie będzie tylko ta kontrofensywa i koniec, tylko wojna będzie właśnie trwała i trzeba się na to przygotować. Bo tu nie ma innego wyjścia, panie redaktorze. Bo po pierwsze tak,
Zachód zainwestował. I to potężne, potężne pieniądze. Potężne pieniądze. Zachód nie ma innego wyjścia. Przy czym całe ryzyko na Zachodzie tkwi w tym, że na Zachodzie jest demokracja. Im dłużej wojna będzie trwać, im społeczeństwo będzie musiało więcej sobie odejmować od ust, będzie drożyzna i tak dalej, tym większe, będzie większe niezadowolenie społeczne. Przy całym potencjale Rosji, przy jego możliwościach wywiadu, penetracji, agentów wpływu i pieniądzach, które oni posiadają, może się okazać, że zaczną się aktywizować wszelkiego rodzaju organizacje społeczne, partie polityczne, jakieś grupy nacisku i po prostu zaczną to społeczeństwo uruchamiać. Poza tym, jeżeli o tym wszystkim mówimy, patrzymy na Amerykanów. Dzisiaj mamy takiego prezydenta w Stanach. A co będzie, jak się on zmieni? Będzie inny, całkowicie innej opcji. A co by było, gdyby na przykład wrócił Trump? To jest pytanie, które wielu ludzi zadaje z przerażeniem. Przeraża, tak. Aczkolwiek miałem okazję wysłuchać dyskusji, w której udział wzięli dwaj przedstawiciele republikańskiego skrzydła. I oni tu w Polsce byli podczas Defense Day'u i oni uspokajali, że nie zwierzcie w te opowieści, że my się wycofamy, że jeżeli republikanie przejmą władzę, to skierują swoją uwagę na Pacyfik. Jakby argumentacja była następująca. 70% naszej floty już jest i tak na Pacyfiku. My już nie mamy w zasadzie, jeżeli będziemy chcieli wysłać tam cokolwiek więcej, to po prostu zwodujemy więcej okrętów. Nie odsuniemy się od Rosji, ale Europa to jest duży kontynent, tu mieszka masa, to jest najbogatszy kontynent na świecie. Powinno być was stać na to, żeby się samemu przed Rosją obronić. Tak, druga sprawa, jeżeli Amerykanie będą mieli duży problem z Tajwanem, nie tylko z Tajwanem, generalnie z Chinami, to będą musieli skupić się na tamtym obszarze. To jest raz. Druga sprawa, nie oszukujmy się, Ameryka słabnie z roku na rok. I nie tylko gospodarczo, ale też może nie jeszcze militarnie, ale gospodarczo. W tym całym bałaganie, który się dzieje, musimy też zrozumieć jeszcze jedną istotną rzecz, jeśli chodzi o to wszystko, co się dzieje. To jest kwestia pieniędzy. To jest kwestia pieniędzy, bo z całym szacunkiem wspomagamy Ukrainę, dajemy i tak dalej. Wiadomo, że nie dajemy tego najlepszego. Bo po co dawać najnowszy sprzęt, który może wpaść w łapy Rosjanom, którzy mogą sobie skopiować? Trzeba się jeszcze pozbyć tego sprzętu, który stoi, który jest zdemobilizowany. Przecież transportery M113 to nie jest żadna nowość. Mardery to nie jest nowość. Owszem, to jest sprzęt dobry, ale to nie jest sprzęt najnowocześniejszy. Po co to utylizować, kiedy można to zagospodarować? Poza tym nakręca też to koniunkturę gospodarczą. To wszystko się zaczyna kręcić. To jest też ogromny poligon doświadczalny dla producentów, dla wojskowych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli patrzymy z kolei na nasz rynek, na nasz kraj, który jest w bezpośredniej styczności, ja się cieszę, że to pewne procesy przyspieszy. Tylko nie chciałbym, żeby to było malowane farbą, tylko żeby to było gruntowane ściany, zrobione dobrze. Bo jeżeli, daję przykład, do kraju, który sąsiaduje z krajem, który prowadzi wojnę, gdzie jest wojna, a wlatuje rakieta i nikt nic nie robi, no to zaczynam się może nie obawiać, ale zaczynam się zastanawiać, o co w tym wszystkim chodzi. Bo to nie chodzi o to, że ta rakieta wleciała. Ona wleciała. Rakieta zostawia za sobą smugę termiczną, która jest do zaobserwowania i do zmonitorowania poprzez ałaksy, poprzez wywiad satelitarny, to wszystko jest na papierze. I gdzie się kończy smuga termiczna, ta rakieta spada. Czy tam był śnieg, czy nie był śnieg, to nie zmienia faktu, że jeżeli coś wleciało, trzeba było sprawdzić, co się tam wydarzyło. I tu zaczynam się martwić. Tak, tym bardziej, że zresztą mieliśmy okazję tę chwilę porozmawiać przed programem, obaj się zgodziliśmy, że jeżeli podstawowa lekcja, jaką należy wyciągnąć z tej wojny, jak się jest państwem, które graniczy z Rosją, powiem, jesteśmy de facto państwem frontowym, to już wielu generałów czynnych powiedziało wprost, no to jesteśmy państwem frontowym, musimy szykować się na wojnę z Rosją, czy komuś się podoba takie stawianie sprawy, czy nie, to już czasy, kiedy mogliśmy udawać, że to się nie wydarzy, minęły bezpowrotnie 22 lutego zeszłego roku. Natomiast no, jednym z tych wniosków jest taki, jeśli się szykujesz na wojnę z Rosją, to miej porządną obronę przeciwlotniczą. Panie rektorze, to nie tylko to. Edukacja społeczeństwa w zakresie zachowania się na wypadek sytuacji krytycznych.
infrastruktura, wodociągi, stacje benzynowe, terminale z paliwem i tak dalej, i tak dalej. To wszystko może się stać teraz celem ataku. To jest to, na co my powinniśmy być uwrażliwieni jako społeczeństwo, jako służby. Niestety musimy być... Ja przepraszam, że tak się wytnę słowo, ale tym razem jednak... Poszliśmy za daleko. Nie za daleko, bo to są wszystko ważne rzeczy i dlatego też o tym rozmawiamy. No wiadomo, no nie będziemy siedzieć i analizować, tak, gdzie którą wioskę odbili, gdzie się posunęli do przodu, gdzie nie, ale właśnie dlatego o tym rozmawiamy, bo smutny wniosek z tych już dwóch ponad tygodni ukraińskiej ofensywy, czy też jak pan mówi, nie, na razie, jak to pan określił, macania, bo to nie jest rozpoznanie, bowiem to jest takie macanie. Ale to jest właśnie bardzo niepokojące, że po pierwsze to macanie odbywa się za pomocą najnowocześniejszego, najcenniejszego sprzętu, który nie będzie wcale łatwo uzupełnić. I też, no mówiliśmy o moralach rosyjskich żołnierzy, pojawiają się też coraz bardziej niepokojące doniesienia co do morale żołnierzy ukraińskich, przede wszystkim czołgistów. Jakby Rosjanie za punkt honoru postawili sobie po udowodnienie, że są w stanie leopardy niszczyć. Są jak magnesy na pociski, stąd tyle tych filmików, stąd tyle tego rosyjskiego hura optymizmu. Niszczymy leoparda za leopardem. No, jest to wydźwięk przede wszystkim propagandowy, bo to też tak ukluto taki pogląd, taki mit, że teraz jak mamy Abramsy, mamy leopardy, to nic tam... To jest normalny czołg, który też można... Każdy sprzęt ma swoje... W ogóle wiadomo było, że jak się atakuje umocnionego przeciwnika, to będą straty w ludziach, będą straty... Muszą być duże straty, Tylko ja się zastanawiam, nie wiem, czy pan jest w stanie mi to wytłumaczyć, czy nie. Skoro ja mam tego świadomość, tym bardziej muszą mieć tego świadomość generałowie ukraińscy, którzy wielokrotnie dowiedli, że wiedzą, co robią, to dla... czego marnują akurat ten amerykański, znaczy ten zachodni natowski sprzęt na to macanie? Myślę, że tam zabrakło przede wszystkim czasu. Patrząc na to, co robią Ukraińcy, wydaje mi się, że mieli za mało czasu na organizację współdziałania z poszczególnymi rodzajami sił zbrojnych. Poza tym oni nie mają przewagi w artylerii. Nie mają przewagi, nawet nie są, że to powiem, nie mają odniesienia do lotnictwa. Tu jest problem. Jeżeli śmigłowiec Kamów z odległości 9 km jest w stanie zniszczyć czołg, czołg nie jest w stanie w ogóle oddziaływać. Ani z Gromu, ani z Pioruna, ani z innego zestawu naramiennego tego śmigłowca z takiego dystansu nie zestrzeli. To są inne parametry. Tu brakuje po prostu panowania w powietrzu, wsparcia z powietrza. I poza tym jeszcze jedna rzecz. Rosjanie się nauczyli, jak to mówią, naumiali się. I tu jest to, co zaczyna zbierać swoje żniwo. Poza tym, to co powiedziałem wcześniej, przy natarciu trzeba mieć przewagę, bezpieczną przewagę 5-6-1. Tego Ukraińcy nie mają. Jedyna szansa też jeszcze, jeżeli mówię, to leopardy zostały tam uszkodzone, te wszystkie czołgi, cały sprzęt zachodni, plusem tego wszystkiego, że możliwości remontowe tego sprzętu są przeogromne. Tam są szybko złącza, wymiana silnika to są dosłownie, to nie są tak jak w rosyjskim czołgu, to 2-3 dni, to są wszystko sprawy na bieżące. Poza tym myślę, na bieżąco, myślę, że ten warsztat logistyczny, który tam trafi, bo czołgi to nie tylko czołgi, ale to jest te wszystkie zipy, nie zipy, to są na miejscu. Myślę, że Ukraińcy z tym sobie jakoś poradzą, bo tego trochę też tam trafiło. Myślę, że ta przerwa, która się, bo mówi się, to głośno się nie mówi, ale z tego słyszałem, że Ukraińcy gdyby wstrzymali tempo, bo chcą zawrzeć szyki, przeanalizować to wszystko, dograć wsparcie, być może coś się zmieni. Bo, tak jak powiedziałem, tu to jest tak naprawdę, obecnie to jest partia szachów. To, czy stracili dwie brygady, czy trzy brygady, to jest istotne, ale to nie jest najważniejsze. Myślę, że tutaj rozgrywa się partia szachów. Chodzi głównie o to, żeby sprowokować Rosjan do ścięcia odwodów, które mają. Bo to, co dzisiaj odbywa, to się odbywa na szczeblu taktycznym. To nie są wielkie struktury, które uderzają. I chodzi o to, żeby ściągnąć odwody i wymacać te słabsze obszary, gdzie można wtedy uderzyć i wjechać tak naprawdę z prawdziwą kontrofensywą. Nie na odcinku 200 km. Nie, to tak nie będzie wyglądało. To będą dwa kierunki, gdzie dokona się przełamania i Ukraińcy po prostu wjadą na tyły. I wtedy być może uda się uzyskać powodzenie, bo to jest inna. Wtedy nie uderza się, nie wierzy się w ten obszar, które są przygotowane, tylko wierzy się z drugiej strony. Poza tym popatrzmy jeszcze jedną rzecz. To takie jest wieloszczeblowe, bo najpierw Ukraińcy wiążą przedni skraj, jednocześnie uderzają w odwody, magazyny paliw, amunicji i tak dalej,
i czekają, kiedy zbliżają się drugie rzuty. I atakują drugie rzuty, głównie artylerią dalekiego zasięgu, bo to mają. I tak jak powiedziałem, tu jest szansa. Myślę, że to jest kwestia, w ciągu 2 tygodni powinniśmy się... Powinien pojawić się jakiś taki, mówię, jasny obraz, co dalej. A jeżeli nie, przyjdzie jesień, no właśnie, przyjdzie bo tego woda czasu, i bo będzie tego czasu jest znowu bardzo, bardzo mało. No bo to jeżeli mają dokonać jakiegokolwiek przełamania, to tak naprawdę w tym góra w przyszłym miesiącu. I przypominam jeszcze jedną rzecz, panie dyrektorze. Czas pracuje na niekorzyść Ukrainy. Rosja nie jest krajem objętym wojną. Tam nie ma wojny. Tam fabryki jaku tak opracują. Szkoli się rezerwistów, wciela się tych ludzi. Czy się im będzie płacić, czy nie, nieważne. Media propagandowe pracują. Wielka Rosja się broni przed faszystami, prawda? Ludzie żyją w bańce szklanej i dostają, mówi, tego łupnia w głowę. I w tym momencie ten czas, jak powiedziałem, pracuje na niekorzyść Ukrainy. Bo każda przerwa w dostawach energii, każdy pocisk kalibru, który uderzy, to jest uderzenie w gospodarkę. W Rosji tego nie ma. Czy Zachód będzie bardziej uszczelniał, czy nie będzie uszczelniał? I tak te środki będą płynąć. Mówię o elektronice, o podzespołach. Może to nie będą najwyższej marki egzemplarzy uzbrojenia, ale one będą. Tak, ale Rosjanie pokazali, że wcale nie potrzebują super nowoczesnego sprzętu. No teraz widzieliśmy, zresztą czołg, komentowaliśmy kuriozalną sytuację. Wzięli po prostu stary czołg, napchali materiałami wybuchowymi i puścili na Ukraińców, żeby tam rozwalił. A Ukraińcy brali stare tupolewy, ładowali do nich trotyly i rzucali wypuszczali na lotniska rosyjskie. Bo po prostu nie ma nic innego. Środki proste po prostu zdają egzamin. I tutaj myślę, poza tym, jak patrzę się też na to, gdzieś tam czytałem, że pewna ilość krabów została zniszczona, no bo poluje się tak naprawdę na te środki najbardziej wartościowe, czyli to są leopardy, to są armatochobice PZH 2000, to są nasze kraby. Rosjanie na nie polują, bo to są wyrzutnie HIMARS, to jest sprzęt, który powoduje, że tak powiem, u nich duży dyskomfort. I ten sprzęt, faktycznie on odchodzi. I Ukraina będzie tego potrzebować, więc myślę, że wiele krajów będzie pracować na wojnę, żeby ona się toczyła dalej, bo ona się nie zakończy. Właśnie, tutaj ja chciałem powiedzieć, że to jest coś optymistycznego, ale tak naprawdę to jest przerażająca wizja. Znaczy optymistycznego w tym, że widzę jakoś tam, widzę jakieś sygnały determinacji po stronie Zachodu, żeby Ukrainę na tej wojnie jak najdłużej utrzymywać. Jedna rzecz to ta, o której mówiliśmy, że już Amerykanie obiecali dodatkowe Bradleye. Tak. Wiadomo, żadnych, ja cały czas będę wracał, żadnych nowych Leopardów dwójek nie będzie, no i ich po prostu nie ma. Nie masz czego. Po prostu nie ma. Nie ma Leopardów dwójek więcej tu, więcej nie dostaną. Jakiś sprzęt jednak są w stanie jeszcze dostać, no i mamy całą wielką rozpoczętą przez Brytyjczyków inicjatywę pod tytułem Koalicja na Rzecz Myśliwców. Bo o tym chwilę żeśmy rozmawiali, już pan to wspominał. Jakby też słyszałem wielokrotnie, dla tej ofensywy, czy też kontrofensywy przewaga powietrzna nie będzie istotna, no bo mają bardzo dobrą artylerię, mają świetne hajmarsy, mają nie patrioty, dadzą swoją przestrzeń powietrzną, kontrolują, chociaż praktycznie nie mają żadnych myśliwców, a poza tym Rosjanie boją się wykorzystywać swoje lotnictwo. No ale wychodzi na to, że chyba jednak bez tych myśliwców nic się nie wydarzy. No nie da się, bo bardzo fajnie to dziś skomentował pułkownik Zień, zdaje się, był dowódca bazy lotniczej w Łasku. To, że Ukraińcy dostaną F-16, to tak naprawdę nie zmieni całego obrazu nad Ukrainą. Dlatego, że po pierwsze tak, to jest myśliwiec do innych zadań. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, jeżeli chodzi o ostrzał rakietami, jest on najczęściej wykonywany albo z okrętów podwodnych, albo jest wykonywany z ciężkich bombowców typu Tupolew, które wystrzeliwują rakiety na terytorium Białorusi. Tam F-16 latać nie będą, czyli to odpada. Tu jest potrzebne przede wszystkim wsparcie lotnicze w bezpośrednim wsparciu działań wojsk lądowych, bo mamy operację tak naprawdę typowo zmechanizowaną pancerną, ale nie ma tego wsparcia z powietrza. Nie ma śmigłowców, więc potrzebne są myśliwce, które
będą, mówiąc krótko, niwelować tą przewagę Rosjan z powietrza, żeby te leopardy, czołgi generalnie mogły przejść do środka. Ale myślę, że w tym wszystkim Ukraińcy też muszą iść trochę szerzej. Tak jak powiedziałem, tam brakuje mi przede wszystkim szerszego spektrum użycia wojsk lądowych. Tego brakuje. I myślę, że oni trochę poszli tak pewnego rodzaju sztampę, wierząc, że ten leopard to jest czołg nieśmiertelny. To jest normalny czołg. On jest dużo lepszy niż czołg rosyjski, radziecki, bo mówi się o proporcji 4 do 1, w przypadku Challengera 5 do 1. Nie tak, pamiętam, też, jak sobie Challenger rzucił w Zatoce Perskiej. Tak, to są też czołgi śmiertelne, więc to nie jest tak, że to po prostu jest koniec świata i ja myślę, żeby już optymistycznie jakoś tak, poczekajmy 2 tygodnie. Bo jeżeli coś się wydarzy, to wydarzy się w ciągu 2 tygodni. To nie będą jeszcze samoloty. Ale jeżeli do miesiąca października Ukraina nie odzyska terytoriów. Jak w zasadzie trzeba powiedzieć jakichkolwiek, znaczy jakichkolwiek, bo oni muszą. To jest naprawdę te kilometr, dwa, to jest plewa tak naprawdę. To nie zmienia w ogóle. To są tak naprawdę sukcesy taktyczne na szczeblu batalionu, kompanii. To są niewielkie sukcesy, głównie psychologiczne, ale pod kątem operacyjnym żadne. Ani pod kątem operacyjnym, ani też pod kątem ewentualnych rozmów na temat zakończenia tej wojny. Nie ma karty przetargowej. Ukraina nie usiądzie do rozmów pokojowych, jeżeli wyrwie, nie wiem, 20, 50, 100 kilometrów terenu. Oni muszą mieć w garści coś znaczącego. Muszą mieć, nie wiem, Krym, Donieck, cokolwiek. Cokolwiek było. Poza tym widzę taki trend mocny w mediach, że to może spowodować, że w końcu Putin odejdzie. Dobra, jeżeli nawet Putin odejdzie, czy coś się stanie, nie daj Boże, powtarzam, nie daj Boże, gdyby Rosja się rozpadła. Bo co się stanie, jeżeli Rosja rozpada, bo takie są też dywagacje, rozpadałaby się na 5 czy na 7 odrębnych krajów. To będziemy mieli następnych 5 czy 7 Putinów, którzy będą mieli w swoich krajach, w swoich republikach, którymi będą rządzić samodzielnie, będą mieli broń jądrową. I tu jest jeszcze większy problem, bo łatwiej dodać się z jednym niż z 7. Jeszcze zanim, bo znowu zaczęliśmy wybiegać w przyszłość, ale ja tu tak sobie raz na jakiś czas zerkam na nasz czat i raz na jakiś czas się pojawia coś, co myślę warto, żeby też pan major, chociażby pani Anna Agata, że jaki tu sukces, jak rozumiem, chodzi o Rosjan. Faceci boją się wyjść na ulicę, biorą ludzi z łapanki. Jak tacy ludzie bez przygotowania mogą skutecznie walczyć? I takie obrazki wrzucają ukraińscy youtuberzy. Tak, ja też to widziałem, pan pewnie też te po prostu łapankę do wojska. Tak, jest łapanka, ale to, że jest ta łapanka, to wcale nie znaczy, że Rosjanie nie będą w stanie tego mięsa armatniego skutecznie użyć. Myślę, że Rosjanie już teraz tego mięsa armatniego nie będą używać z prostej przyczyny. Oni używali to tego na zasadzie, po to była grupa Wagnera, po to byli kryminaliści, po to, żeby tak naprawdę wyczerpać cały potencjał militarny, który miała Ukraina. Bo myśleli, znaczy, tak, przypomnijmy, że dokładnie o czym mówimy. Znaczy, mówimy tu o sytuacji odwrotnej. Mówimy o sytuacji, w której to Ukraińcy byli okopani, a Rosjanie atakowali. I się puszczało tych ludzi po prostu na straty. Na straty. Tylko żeby też była jasność, bo bardzo często słyszymy, że Rosjanie prowadzą tą samą taktykę, co w czasie II wojny światowej. Widzieliście to państwo w słynnym filmie o bitwie o Stalingrad. Jak tam... Nie, tak to nie wygląda. To nie jest aż tak tempe, to nie jest aż tak brutalne. Są masowe ataki, ale to nie jest taktyka z II wojny światowej. Oni falą za falą, męczą, a jak już wymęczą, to wtedy wchodzą... Wchodzili zawodowcy. Zawodowcy. Chodzi o elitarne jednostki, tak naprawdę głównie jednostki zmechanizowane, jednostki pododesantowe, które tak naprawdę na tym kierunku, gdzie wcześniej ten kierunek był maksymalnie wymęczony, przecież nie oszukujmy się, zużycie amunicji, zużycie czynnika ludzkiego, uzupełnienie amunicji, to wszystko odgrywa rolę. Było takie nawet zdjęcie, jej było pokazane, gdzie jest stanowisko ogniowe Ukraińców i jest zbliżenie na pulemiot Kałasznikowa, na karabin maszynowy. Lufa jest czerwona, ona nie jest różowa, ona jest po prostu czerwona. To świadczy o tym, że po prostu tam wywalono z niego ilości przeogromne. To samo tyczy się tego pozostałego sprzętu, dlatego mówię, to
to zniszczenie sprzętu, które nastąpiło, ono musi być uzupełnione. Jak, tu jest problem. Jak o tym rozmawiamy i tak szukamy takich elementów nadziei, tak jak pan powiedział, mamy jakieś... I wydaje się to być całkiem racjonalna ocena, że mają teraz... Mamy 2 tygodnie, w których coś się powinno wydarzyć. I znowu, jak szukam jakiejś nadziei na to, żeby coś się wydarzyło, bo na razie nie wygląda to zbyt różowo, to jeszcze myślę o jednym, bo znowu, ja tu będę bardzo upraszczał, bo ja sobie trochę... Ja uzupełniłem trochę wiedzę z zakresu teorii. Teoria jest taka. Jeżeli mamy sytuację taką, jak była przez ostatnie kilkanaście miesięcy wokół Bachmutu, de facto wojna pozycyjna, wielu ludzi mówiło wrócić do czasów pierwszej wojny światowej. Stopa okopowa. Przy wojnie pozycyjnej podstawowym jakby zasobem, który jest istotny, jest amunicja. Bo no, tego się wywala najwięcej, tego się zużywa najwięcej i tu były problemy, no bo z jednej strony Rosjanie mieli dużo większe możliwości produkcji amunicji, dostarczenia amunicji, ale... nawet pomimo tych. Ukraińcy mieli słabsze, no ale mieli lepszy sprzęt, bardziej precyzyjny. To się tam w teorii przynajmniej jakoś wyrównywało. Wpadnę w zdanie, mogę? No, oczywiście. Ale zauważmy jedną rzecz. Na jakie punkty Ukraińcy wykonywali ataki artylerią precyzyjną? Z użyciem artylerii lufowej i rakietowej. Właśnie na magazyny paliw, na magazyny amunicji i na rejony ze środków. I tu jest... Tu właśnie, jest, i paliwa. I teraz dochodzimy do tego, o czym chciałem jeszcze, żeśmy porozmawiali, skoro już mówimy o tym, co dzieje się teraz. Macanie. Znaczy, macanie sprawia, że przechodzimy już powoli od wojny pozycyjnej na wojnę manewrową. Szukają Ukraińcy punktu... Gdzie można się wdrapać? I teraz i zmienia nam się już zupełnie jakby podstawowa waluta, która jest istotna, bo z kolei znowu, ja tu wiem, że jest taka teoria, przy wojnie manewrowej z kolei podstawową walutą nie jest amunicja, jest paliwo i logistyka. I to jest być może największa bolączka rosyjskiej armii. W ogóle, powiem tak, logistyka, tak samo jak w Układzie Warszawskim, była elementem niedocenianym. Dziś mówi się, według standardów natowskich, że 30% walczy, a 70% zaopatruje. W Układzie Warszawskim ta proporcja była całkowicie odwrócona. Co wynikało być może z tego, tego radosnego trendu takiego... Czy z tych doświadczeń ze Stalingradu. Tak. Ale popatrzmy na jeszcze jedną rzecz. Popatrzmy na ramię zaopatrywania, jakie mają Rosjanie. Ich ramię zaopatrywania jest dużo, dużo dłuższe niż ramię zaopatrywania Ukraińców. Te tyły tak naprawdę u nich wymagają dłuższych linii magazynowania, a jednocześnie zdają sobie sprawę, że przy zasięgu artylerii rakietowej, precyzyjnie artylerii rakietowej, czyli to jest powiedzmy tutaj lufowa, to jest 40 do 60 km, artyleria rakietowa to jest 150 km, oni muszą to odsunąć. I nie mogą sobie pozwolić na to, żeby po pierwsze tak, te magazyny paliw, magazyny amunicji znajdowały się w takim bliskim dystansie, co jednocześnie wymusza długą drogę zaopatrywania. To samo jeśli chodzi o rejony ześrodkowania. I tutaj doskonale Ukraińcy to rozumieją. I myślę, że jak patrzę teraz na to, to jest właśnie tak, że tutaj jest rubież styczności, następuje walka. W międzyczasie przecież... Ukraina i Rosja były ze sobą związane tak naprawdę jednym organizmem. Te służby specjalne były zrośnięte. Dzisiaj Rosjanie mają niesamowicie naszpikowaną Ukrainę swoimi agentami i w drugą stronę. I dlatego też, jeżeli słyszymy od czasu do czasu, że na zbiórce batalionu któregoś tam, żołnierze, którzy czekali na przemówienie dowódcy, zostali zasypani rakietami. Przecież tam ktoś musiał nadać informacje, musiał podać korygaty. Poza tym istnieje rozpoznanie satelitarne. Pracują awaksy z tej strony. I te wszystkie informacje w błyskawicznym tempie docierają do środków ogniowych, do środków dyspozycyjnych. I tak to wygląda ze strony ukraińskiej. Jeżeli chodzi o to, co mówiliśmy wcześniej, Ukraińcy pod tym względem doskonale pewne rzeczy przerobili. I ta odległość, czyli tak mówię, ten sposób zaopatrywania, a jednocześnie kiepska logistyka u Rosji, kiepska, wpływa na to, że pod tym względem niestety oni ustępują Ukraińcom. Ukraina też się uczy wielu rzeczy od Zachodu, bo nie oszukujmy się, dokonała od 2014 roku ogromnego postępu w zakresie myśli wojskowej. Tam brakuje jeszcze tego wszystkiego. Niemniej to już jest inne wojsko. I myślę, że to jest też pewnego rodzaju szansą na przyszły sukces.
Dlatego kończąc już, bo wrócimy w to miejsce, od którego w jakimś tam sensie zaczęliśmy, czyli na ten kierunek zaporowski. Bo jak znowu, jak szukam jakiejś nadziei, to bardzo dużo nadziei widzę w tym kierunku. Bo jak słyszę właśnie, że już, nie wiem, 20 pewnie od zeszłego tygodnia procent strat w ciężkim sprzęcie i tak dalej, ale ten sprzęt warto, to jest brutalny rachunek, warto ten sprzęt tracić, jeżeli można coś ugrać. I jak pan major mówi, że 2 tygodnie, jak ja bym miał dzisiaj powiedzieć, co bym chciał za 2 tygodnie, ja powiem teraz na głos, powiem, co ja bym chciał usłyszeć za 2 tygodnie. Państwo sobie zapamiętajcie tą nazwę Tokmak. Pewnie nikt z was nie słyszał takiej ukraińskiej de facto miejscowości kontrolowanej przez Rosjan. To jest podstawowy punkt przeładunkowy na linii kolejowej, która jest w zasadzie jedynym punktem logistycznego zaopatrzenia, węzłem zaopatrującym logistycznie wojska, które bronią właśnie w Zaporożu te trzy, pewnie widzieliście to na N10 mapach, te trzy czerwone linie, które i okopy wokół Tokmaku, tam się bronią najsilniej, bo tam wiedzą doskonale, jeżeli uda się to zająć, Ruscy są odcięci od dostaw, bo to jest właśnie, bo mówimy tu o nowoczesnym sprzęcie, o awaksach, o tym, a tak naprawdę podstawowym źródłem ich transportu jest tam jedna linia kolejowa i jeden punkt przeładunkowy w tej małej miejscowości. Jeżeli to się uda zdobyć, Krym jest do odbicia. I myślę, że w to wierzymy. I w to wierzymy i to sobie, i tak sobie tym optymistycznym akcentem. Oczywiście jak za 2 tygodnie się okaże, że się myliliśmy, no trudno. Jakby to nie jest tak, że my mówimy, żebyśmy pełna jasność. No nie mówimy, że to się wydarzy. Chcielibyśmy bardzo, żeby to się wydarzyło. Bo tak jak pan major powiedział, czasu jest bardzo mało, a najbliższe tygodnie pokażą. Więc myślę, że my się też... Bądźmy dobrej nadziei. Bądźmy dobrej nadziei, no i pewnie się szybko zobaczymy znowu, bo sytuacja jest dynamiczna, więc będziemy ją na bieżąco analizować. Panie majorze, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Za spotkanie, za wizytę w studio. Państwu dziękuję, że byliście z nami, komentowaliście, oglądali. Kolejny raport nie jutro, w środę. Zrobimy sobie trochę przerwy, żeby jednak dać wam odetchnąć, ale w środę też. Cały czas jesteśmy na froncie. Kolejny ekspert wojskowy. Będziemy z zupełnie innej perspektywy patrzeć na to. Spróbujemy się zastanowić nad tym, o czym pan major zresztą wspomniał. A to tak naprawdę jest pytanie nie otwarte, tylko zamknięte. Czy rosyjska armia dzisiaj to jest lepsza niż rok temu, czy też gorsza niż rok temu? Niestety wiele wskazuje na to, że jest lepsza. Jak dużo lepsza? Myślę, że w środę sobie o tym z naszym gościem porozmawiamy, więc zapraszam. Oglądajcie. Do zobaczenia.